Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Anczczak i witam Państwa w pierwszym, można powiedzieć, historycznym spotkaniu z serii Dobry Design Działa, serii realizowanej dla Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Jest mi niezmiernie miło się z Państwem tutaj w ramach tej serii przywitać. Bardzo długo czekałem na tę okazję. Z tego względu oczywiście, że jest to pierwsze spotkanie, ale też, że będziemy rozmawiać dzisiaj o bardzo ciekawym temacie. Ale zanim przejdziemy do rozmowy z Agatą, jestem troszeczkę zobligowany do tego, żeby przedstawić generalnie, czym jest ta nowa seria w ramach Strefy Designu. I tak naprawdę wypadałoby również krótko się przedstawić i zacznę od tego, moje imię i nazwisko już Państwo znacie. Nazywam się Mateusz Anczczak i na co dzień jestem projektantem, tak na tym szeroko rozumianym. Nie chciałbym się jednoznacznie w pewien sposób tak określać, ale niewątpliwie specjalizuję się w projektowaniu graficznym, o którym będziemy w ramach tej serii rozmawiać. Szanowni Państwo, ta seria jest odpowiedzią na taką potrzebę opowiedzenia o projektowaniu graficznym w takim szerszym spektrum, jako o pewnym procesie projektowym, nie jedynie o narzędziach, czy jakby o takiej metodzie projektowania graficznego, która polega jedynie na przesuwaniu kresek. Projektowanie jest odpowiedzią na problemy, które gdzieś tam krążą w naszej rzeczywistości. My jako projektanci właśnie musimy te problemy wyłapywać i na nie jakoś właśnie odpowiadać. I projektowanie graficzne jest jedną z takich dziedzin, dziedziną szeroką, dlatego w ramach tej nowej serii będziemy właśnie w taki szeroki sposób podchodzić do tego projektowania graficznego i będziemy rozmawiać na różne tematy właśnie z tym projektowaniem graficznym związane. Dzisiaj concept art, co w przyszłości, mam nadzieję, zobaczymy niebawem. I jako że jest to też pierwsze spotkanie i jest to też okazja do tego, żeby dać Państwu znać, że ta seria jest otwarta na Państwa propozycje. Przede wszystkim to równocześnie jest webinar, więc macie Państwo okazję do tego, żeby zadawać pytania, które ja za mocą tutaj moderatorów będę mógł zadać Agacie, a równocześnie chciałbym Państwu dać znać, że jest to też taka seria, która jest, jak już wspomniałem, otwarta, więc mogą Państwo proponować jakieś tematy, którymi powinniśmy zająć się w przyszłości, jeżeli jakiś temat projektowania graficznego Państwa interesuje. Tyle tematem wstępu, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że było krótko. I przechodzimy teraz do tej najważniejszej części naszego dzisiejszego spotkania, czyli do rozmowy z Agatą Domino, która to piastuje stanowisko Lead to the Artist w Mousetrap Games i zajmuje się między innymi koncept artem, o którym dzisiaj sobie porozmawiamy, który, nie ukrywam, jest bardzo ciekawy z punktu widzenia w ogóle umiejscowienia tego jako dyscypliny w kontekście projektowania graficznego i jak zdefiniować w pewien sposób koncept art, zaraz sobie powiemy. Ja jeszcze dopowiem, że Agata jest absolwentką Uniwersytetu SWPS na kierunku grafika, który ja również miałem okazję studiować, a dzisiaj również tam też wykładam. Prowadzę zajęcia między innymi z web designu, ale w przyszłości również z projektowania znaku i web designu. I przepraszam, i reklamy społecznej, to chciałem powiedzieć. I Agato, czy mnie słyszysz? Tak, słyszę, cześć. Witam wszystkich. Czy chciałabyś coś dopowiedzieć do swojego krótkiego, do swojej krótkiej zapowiedzi, którą tutaj o tobie powiedziałem? Co oprócz tego, że jesteś absolwentką Uniwersytetu SWPS? No, oprócz tego, że skończyłam tak jak Mateusz grafikę, to warto też dopowiedzieć, że w sumie przez całe studia przeszliśmy w jednej grupie, razem robiąc projekty. I chciałabym właśnie przedstawić wam dzisiaj ten cały koncept właśnie, ten cały temat koncept artu właśnie z perspektywy kogoś, kto niedawno jeszcze kończył studia, a obecnie jakby odnajduje się teraz w zawodzie. Bo to jest tak. Moja pierwsza praca właśnie związana jako tako z grafiką i pracuję tutaj już trochę ponad rok.
Tak jak już Agata wspomniała o tym, że mieliśmy okazję studiować razem, to ja dopowiem coś, co jest chyba istotne z perspektywy konceptartu, to to, że zawsze podczas lekcji rysunku Agacie zazdrościłem umiejętności poprowadzenia prostej kreski, co jak się okazuje nie jest takie proste. I zawsze tam podglądałem, jak się tworzy tą taką, powiedziałbym, manualną grafikę, bo Agata była do tego świetnym takim przykładem. I myślę, że również o tej potrzebie rysowania w kontekście konceptartu jeszcze sobie porozmawiamy. Ale zanim przejdziemy do rozmawiania o procesach czy jakby narzędziach w konceptarcie, myślę, że istotniejsze jest tutaj zadanie takiego podstawowego pytania, które w pewien sposób nas unormuje, czy jakby stworzy taką podstawę do tego, żeby o tym konceptarcie rozmawiać, czyli od pewnej takiej definicji. I tutaj, Agato, pytanie do ciebie, jak ty definiujesz konceptart? Bo na literaturze przedmiotu jest, powiedziałbym, taki konflikt pomiędzy ilustracją, pomiędzy grafiką konceptualną, pomiędzy szkicem. Ja się zastanawiam, jak to wygląda z twojej perspektywy. Czym dla ciebie jest koncept art, no i przede wszystkim, czym on się różni od ilustracji? To tak jak mówisz, koncept art na pewno jest formą jakiejś ilustracji, ale jest przede wszystkim swego rodzaju narzędziem do rozwiązywania problemów projektowych. Tak jak na przykład dostajemy zadanie zaprojektować jakiegoś nowego przeciwnika, to zadaniem koncept artysty jest określenie, jak on będzie wyglądał, czym się będzie charakteryzował, jaki będzie ogólny taki klimat i feeling gry na przykład. To też leży jakby w funkcji koncept artysty. Spytałeś też, czym się różni od ilustracji. To taka pierwsza rzecz, która przychodzi na myśl, to na pewno to, że ilustracje prawie zawsze są doszlifowane, co do piksela są idealne, zwracana jest duża uwaga na przykład na jakąś ciekawą kompozycję. Fajnie też, żeby ilustracja opowiadała jakąś historię. Koncept art też może taki być. Nie zawsze jest tak, że koncept art to tylko szkice. Też może być całkowicie doszlifowany, ale zdarza się, że często koncept art jest właśnie taki bardziej luźny i jakby detale są poświęcane na rzecz jakby szybszego tworzenia większej ilości konceptów. Mhm. Są jeszcze inne na przykład różnice, które leżą chociażby w tym, kiedy która praca jest wykonywana. Koncept art jest wykonywany na początku procesu, a ilustracja na sam koniec. Koncept art wykonywany jest bardziej dla reszty zespołu jako coś wewnętrznego, co nie trafia potem do szerokiej publiki, chyba że później w formie na przykład artbooka. A ilustracja jest czymś, co trafia już do szerokiej publiki razem z skończonym produktem, na przykład w formie okładki gry. Poruszyłaś tutaj bardzo wiele takich ważnych wątków, czyli z jednej strony tutaj podkreśliłaś to, o czym mówiłem wcześniej, że jakby projektowanie graficzne jest odpowiedzią na problemy projektowe i tutaj w konceptarcie również ma to swoje miejsce. Przede wszystkim to, gdzie umiejscowiamy również ten koncept art, jeżeli chodzi o proces, ale też to, że pełni on jednak funkcję takiego szkicu, może bardziej zaawansowanego graficznie, ale jest mimo wszystko nadal daleki od ilustracji, jak rozumiem. No tak jak wspominałam, może być, ale nie musi. Koncept art tak naprawdę, powiedziałabym, że koncept art jest ilustracją, ale nie każda ilustracja jest koncept artem. O, to bardzo ładne podsumowanie, myślę, tego punktu. Właśnie, no bo jest ten cały proces produkowania, tak sobie to roboczo nazwę, produkowania tego konceptartu. My bardzo często widzimy ten etap finalny. Ja tutaj zapytałem o tą ilustrację nie bez przyczyny, bo bardzo często właśnie te konceptarty, z którymi mam okazję się zapoznać, to już naprawdę bardzo wysokie pod względem zaawansowania ilustracje. No i właśnie, jest pewien proces. Jak myślisz, co w tym procesie jest najważniejsze? Gdzie powinniśmy koncentrować taką naszą największą uwagę? Wydaje mi się, że sporą część czasu na pewno trzeba poświęcić researchowi. Szukaniem inspiracji, szukaniem jakichś rzeczy, które może naprowadziłyby nas na jakiś nowy tor myślenia. I można takich inspiracji szukać i w internecie, chociażby na Pinterestie, ale można też na przykład szukać ich w otaczającym nas świecie. O, to bardzo ładne. Bardzo często o projektowaniu graficznym, czy właściwie może szerzej o projektowaniu, mówi się o tym, że wystarczy obserwować naszą rzeczywistość i bardzo wiele można z niej
z niej wynieść. Mamy to obserwowanie świata w poszukiwaniu inspiracji. Już troszeczkę pojawił nam się proces, ale jakbyś mogła tak konkretnie scharakteryzować, czy jakoś podzielić na pewne etapy proces projektowy generowania, ja sobie nadal to tak nazywam, generowania koncept artu, bo z każdą właśnie z każdym problemem projektowym jakieś takie procesy się uruchamia. Procesy z projektowania rzeczy typu znak czy strona internetowa są bliskie, ale zastanawiam się, czy możemy je również odnaleźć w przypadku koncept artu. Jak najbardziej. I w tym momencie myślę, że mogłabym to nawet pokazać na przykładzie z mojej pracy. I tutaj na przykład widzimy po lewej stworka z naszej gry Run the Beat, który ma na imię Naughty. I jak widzimy, Naughty jest już namalowany tak rzeczywiście z uwagą do detalu i tak dalej. A te szkice po prawej, no jak to szkice? Są takie rysowane lekką ręką. Niektóre z tych żuczków to tak naprawdę tylko kopiuj i wklej tych, które już wcześniej narysowałam. I cały proces polegał na tym, żeby właśnie nie skupiać się typowo na tym, żeby to było jakoś niesamowicie piękne, tylko żeby móc przekazać jakby mojemu zespołowi pomysł, jaki mam na towarzysza dla Naughty'ego. I dlatego właśnie też starałam się w tych designach żuczków zawrzeć jakieś takie odniesienia do Naughty'ego, żeby było widać, że to nie są przeciwnicy, tylko że to są przyjaciele tego głównego bohatera. I to właśnie jest to, o czym mówiłam przy okazji tego, że koncept art to narzędzie do rozwiązywania problemu. I tutaj problemem projektowym było właśnie to, jak przedstawić tego żuka jako przyjaciela, nie wroga. Jeden z przykładów. Okej, okay, jak rozumiem, to co widzimy po prawej stronie, to są różne warianty tego samego bohatera. Tak, to są różne pomysły, jak ten żuk mógłby wyglądać. Taka eksploracja po prostu luźna pomysłów. Ja tutaj odnajduję pewien proces, który charakterystyczny jest na przykład dla projektowania znaku, że właśnie wpadamy na jakiś pomysł, taką ideę, co można w tym znaku zawrzeć i próbujemy go możliwie rozpisać na różne warianty, tak żeby na przykład technicznie nam się sprawdzał przy okazji użytku tego znaku. Czyli tutaj właśnie też wychodzi nam, że to nie jest jeden pomysł, tylko tych pomysłów jest, jak rozumiem, więcej. Ile takich pomysłów trzeba wygenerować? Bardzo zależy. Czasami jakiś jeden pomysł wejdzie od razu, czasami trzeba ich stworzyć coraz więcej, ale z doświadczenia wydaje mi się, że im więcej tych pomysłów, tym lepiej, bo jednak fajnie dać sobie przestrzeń do eksploracji różnych pomysłów i wtedy z pewnością można stwierdzić, że któryś jest lepszy od innych. No zdecydowanie tak. To, co mi się jeszcze podobało, to design żuka, to było świetne. Bardzo fajnie to z punktu widzenia projektowego brzmi. Ale tak jak wspomniałem o projektowaniu znaku, o projektowaniu stron internetowych i tak dalej, czyli innych jakby opcji projektowania graficznego generalnie, to zazwyczaj taki proces zaczyna się od jakiegoś briefu i tutaj zastanawiam się w tym momencie, jak właściwie może wyglądać brief dla koncept artysty. Na pewno nie wygląda on tak samo jak dla projektanta z tego prostego powodu, że przynajmniej w moim przypadku nie ma tutaj ścisłej współpracy z klientem, tylko jest współpraca między mną a zespołem, na przykład między mną a game designerem. I w takim przypadku game designer może mi powiedzieć na przykład: hej, w tej grze wymyśliłam takiego przeciwnika, który na przykład chodzi szybko po ziemi, a kiedy gracz na niego wpadnie, to zadaje mu obrażenia. Ja z taką informacją mogę wtedy jakby, mam pewną swobodę. Ważne, żeby ta postać właśnie spełniała te warunki narzucone przez game designera i żeby dobrze je komunikowała. Jeśli postać ma ranić dotykiem, to warto się zastanowić, żeby na przykład była pokryta kolcami albo jakąś wrzącą lawą czy coś w tym rodzaju. Czyli jak rozumiem, poszukujemy tutaj pewnych takich atrybutów, które możemy później przekuć na właśnie ten, powiem tak, sposób percepcji tego bohatera. To znaczy, jak go zobaczymy, to teraz będziemy wiedzieć, że powinniśmy na niego uważać. Tak, mamy mechanikę narzuconą przez game designera komunikować wizualnie.
No, to też bardzo fajne podsumowanie. Agato, widzę, że na czacie posypały się pytania i myślę, że to jest fajny moment na to, żeby przerwać ten nasz tutaj tą naszą rozmowę takim właśnie pytaniem. Pan Maciej pyta odnośnie tempa pracy i ich wielkości. Jak szybko trzeba trzaskać w cudzysłowie koncepty i w jakiej rozdziałce je robić? I wypowiem się jakby z perspektywy tych takich dużych studio, o których zazwyczaj się myśli w koncepcie koncept artu, o jakichś grach AAA i tak dalej, bo tam z tego, co mi wiadomo, właśnie tak jak pan tutaj stwierdził, trzeba rzeczywiście bardzo szybko trzaskać. No ale z mojej perspektywy ja mam dość dużo luzu w tej kwestii, ale może to wynikać też z tego, że nie pełnię funkcji tylko koncept artystki, tylko jestem artystką 2D generalnie, więc nie tworzę, powiedzmy, żadnego korka, nikt na mnie nie czeka z moim zadaniem. Więc czasem zajmie mi to godzinę, czasem mi to zajmie 2 dni. Różnie bywa. Tak to jest z tymi procesami projektowymi, że ciężko jest jednoznacznie gdzieś w ramach pewnych deadline'ów umiejscawiać, ale gdzieś takie generalne schematy można jak najbardziej próbować tutaj wyłuskać. I właśnie, bo tutaj wspomniałeś o tym, że nie pełnisz jedynie roli koncept artysty, to jeszcze pozwolę sobie troszeczkę wrócić do tego procesu, o którym rozmawialiśmy wcześniej. To co się dzieje z tym konceptem, który ty przygotujesz? Kiedy przygotuję koncept, wysyłam go często właśnie reszcie swojego zespołu, żeby sprawdzić, jaka jest ich reakcja, czy im się podoba, czy mają właśnie jakiś feedback, że warto coś zmienić, czy na przykład game designer stwierdzi, że źle komunikuje ta postać chociażby mechanikę, albo okaże się, że postać jest bardzo fajna, ale jest zbyt szczegółowa i na przykład w grze źle się ją czyta. No i kiedy dostanę taki feedback, to nanoszę jakieś tam ewentualne poprawki. Poprawki wysyłam jeszcze raz. Jeśli wszystkim się podoba, to przechodzę już do ilustrowania. Okej, okay, czyli wtedy już spotykamy się z takim finalnym wariantem, który można zobaczyć chociażby w artbookach. Tak. I tutaj ja znowu skorzystam sobie z czatu, bo tutaj padło pytanie odnośnie tego, czy koncept artysta to również osoba odpowiedzialna chociażby za projektowanie rzeczy związanych z interfejsem, tłem w grze, jak rozumiem, czy jest to jedynie gdzieś koncentracja na właśnie na tych postaciach, czy kreowaniu jedynie właśnie tych atrybutów tych postaci? U nas moja praca przebiega w ten sposób, że jestem właśnie bardziej skupiona na projektowaniu postaci, teł, ogólnego wyglądu gry, ale za właśnie projektowanie interfejsu odpowiedzialna jest już całkiem inna osoba. Okej, czyli jednak te kompetencje się tutaj dzielą, przepraszam. Myślę, że to ma duży taki sens z tego względu, że przy okazji interfejsu musimy się skupiać bardziej na tych rzeczach UX-owych chociażby, a w przypadku kreowania postaci o tym, o czym mówiłaś. Ale jak już jesteśmy przy tym kreowaniu postaci, to właśnie od czego tak naprawdę zaczyna się to kreowanie postaci, nie wiem, przedmiotów, świata przedstawionego, oprócz oczywiście tego briefu od game designera? No, zaczyna się od szukania inspiracji. Z inspiracji można złożyć sobie swego rodzaju moodboard. Inspiracje jednocześnie mogą w dalszej części potem służyć nam za referencje. No i na podstawie tych różnych referencji układamy sobie mniej więcej jakiś plan w głowie. Czasem robię tak, że po prostu nie zastanawiam się za bardzo, tylko szkicuję bardzo dużo pomysłów i dopiero te, które bardziej mi się podobają, bardziej wykładam. Mogę pokazać na przykładzie jeszcze jednej rzeczy z pracy. Chociażby tutaj wymyślałam, jak będzie wyglądał kod do naszej gry Rocka Jumpur. I w tym przypadku akurat nie inspirowałam się szczególnie niczym. To był właśnie taki, powiedzmy, strumień świadomości, gdzie po prostu rysowałam to, co mi przyjdzie do głowy. No i jak widzicie, tych pomysłów było całkiem sporo. Niektóre były całkiem inne. Też nie są to jakieś właśnie dopieszczone ilustracje, to jest tylko sam line art, więc to, o czym mówiłam, byle szybko stworzyć wiele pomysłów.
No i w końcu padło na tego kota po prawej. Z tym kotem po prawej jest też taka ciekawa historia a propos tego, o czym wcześniej wspominałam, że możemy inspirować się nie tylko właśnie zdjęciami z internetu, ale możemy też się inspirować rzeczami, które nas otaczają. I tutaj na przykład widać, że inspiracją jakby dla miny tego bohatera jest mój własny kot, Kłopot, który właśnie słynie z tego, że lubi sobie siedzieć właśnie z takim zazem rozbieżnym i wywalonym językiem. No mi się to spodobało, zrobiłam właśnie kotu taką minę, wysłałam zespołowi, zespół powiedział, że super, wygląda uroczo i tak zostało. No tak, no myślę, że to nadaje takiego charakteru tej postaci właśnie, że ona jest taka chyba jednak troszeczkę nieświadoma tego, co się dzieje wokół niej, mam wrażenie. Ale ja w tych obrazach, które nam pokazujesz, widzę, że głównie pracujesz chyba jednak metodami tutaj cyfrowymi, bo tutaj widzę tą kreskę nawet przy okazji szkicu, która jest charakterystyczna dla programów jednak graficznych. Czy korzystasz z ołówka, z kartki? Wiem, że dużo osób żyje w takim właśnie przeświadczeniu, że muszą szkicować po prostu z ołówkiem i z kartką, nie potrafią tego robić w digitalu, ale ja się nie zaliczam do tych osób. Ja szkicuję również w Photoshopie, aczkolwiek muszę przyznać, że przy szkicach sobie często zmieniam brush na taki, który symuluje właśnie ołówek. A czyli jednak to poczucie ołówka jest tutaj ważne, nawet w tym świecie cyfrowym. To bardzo, coś w tym jest. Bardzo ciekawa symulacja. Ja nie ukrywam, ten papier i ołówek jest mi bardzo bliski. Ja lubię to, że muszę użyć gumki, żeby coś zmazać, a nie skrótu klawiszowego, ale oczywiście to też jakby jest charakterystyczne dla konkretnych projektantów. W twoim przypadku jednak ta wersja cyfrowa ma tutaj więcej sensu i chyba też jest ekologicznie, jeżeli dużo tych konceptów musi powstawać, to ja już sobie wyobrażam te tony papieru, które musielibyśmy mieć na biurku, ale to chyba zupełnie inna historia. Tak, ale przekłada się to też właśnie na to, że konceptów trzeba tworzyć dużo i wiele. No i właśnie dużo łatwiej jest w digitalu szybko usunąć zmiany, szybko nałożyć zmiany, skopiować, wkleić i tak dalej. No myślę, że to widzieliśmy przy okazji tego designu żuczka, że właśnie tam tych zmian, w niektórych momentach te zmiany były dość małe, a jednak na papierze myślę, że nie byłoby to takie łatwe. No czyli jest to jakaś metoda projektowania jak najbardziej. Tak już jesteśmy w tym świecie cyfrowym, to chyba musi z mojej strony paść takie pytanie, które na pewno nurtuje osoby, które zaczynają. W jakich programach pracujesz? Pracuję przede wszystkim w trzech. W Photoshopie, w którym wykonuję jakby wszystkie kwestie graficzne, rysuję, szkicuję, czasem zrobię skład pewnych rzeczy, na przykład artbooka czy coś w tym stylu. Pracuję też w Spajnie. W Spajnie animuję swoje rysunki. I pracuję jeszcze częściowo w Unity, do którego jakby implementuję niektóre z moich rzeczy, czyli mogę na przykład wrzucić animację i ustawić, żeby dana animacja odgrywała się w danym momencie, wrzucam też swoje asety, z gotowych rzeczy układam poziomy. A jak, no właśnie, bo pracujesz w tych programach, o których wspomniałaś, myślę, że to jest świetne źródło dla osób, które będą zaczynać, w czym można niektóre z tych rzeczy robić. Jak rozumiem, również z tego względu, że piastujesz to stanowisko artysty 2D, również animujesz, ale jak rozumiem, koncept artysta chyba nie ma tego jakby to nie jest zadaniem koncept artysty, tak mi się wydaje. Nie, też również tak mi się nie wydaje. No po prostu to wynika z tego, że tak jak mówiłam, ja jestem takim bardziej artystą, generalistą 2D. O, to już mamy, myślę, jasność, że gdzieś ten koncept to chyba jednak tylko te statyczne rysunki. Chociaż może tylko tak dodam szybko, że o ile koncept artysta wydaje mi się nie animuje, to spotkałam się właśnie ze szkicami na przykład rysunków, jak dany atak może wyglądać, że na przykład jeśli ktoś w grze kogoś przyciąga, to jakby to wyglądało. Takie mniej więcej zwizualizowanie ruchu i tego, jakby mógł wyglądać. Czyli to są tak zwane storyboardy właśnie, które pokazują w pewien sposób to, jak dana postać może
może się poruszać. To chyba też ma swój największy udział w filmie akurat, gdzie ten ruch chociażby kamery jest bardzo istotny, ale też mamy też pewne scenki w grach. Właśnie czy zadaniem koncept artysty również jest zaprojektowanie pewnej sceny filmowej, która się odbywa w grze? Nie jestem pewna. Nie będę tutaj kłamać. Wydaje mi się, że może to się pokrywać ze stanowiskiem koncept artysty, ale nie zdziwię się, gdyby nie było za to odpowiedzialne jakieś osobne stanowisko. Tak, no myślę, że faktycznie gdzieś ten podział kompetencyjny mógłby tutaj być większy z tego względu, że tam wchodzą dodatkowe takie aspekty, które są myślę istotne przy okazji takich właśnie scen, więc może tak to w tym przypadku wygląda. Ale tak rozmawialiśmy o tym, jak szybko się generuje te pomysły, ale jak już mamy taką jedną postać wybraną, to ją się jakoś rozwija? Jeżeli tak, to ile zazwyczaj takie rozwijanie trwa? A jeżeli nie, to tak naprawdę na jakim etapie ten proces się kończy? Kiedy wiemy, że to jest koncept i kończymy pracę nad konceptem, robimy ilustrację? Ciężko mi kolejny raz odpowiedzieć na to pytanie ze względu na to, że ja zajmuję się i konceptartem, i ilustrowaniem, ale wydaje mi się, że w momencie, w którym jakby zespół zgodzi się zaakceptować jakiś koncept art, to wtedy on wchodzi w życie, jest przekazywany właśnie albo artystom 2D, albo artystom 3D. Jeśli jest przekazywany artystom 3D, to warto też na przykład postać narysować z boku, z tyłu, z profilu 3/4, zrobić cały obrót tej postaci i wtedy dopiero artyści działają. Aha, czyli tutaj wchodzi nam kolejna rzecz, czyli musimy mieć świadomość też przestrzeni, jak ta postać będzie się w tej przestrzeni odnajdywać. Ale ja tutaj znowu skieruję się w stronę czatu, bo jak już wspomniałem, tych pytań jest dość dużo, to pani Wiktoria tutaj pyta, co się bardziej liczy, pomysłowość czy technika? Czy może tej techniki możemy się nauczyć później, a najważniejsze jest właśnie to, żeby generować te pomysły, czy jednak ta technika również jest tutaj istotna? Wydaje mi się, że pomysłowość jest ważniejsza z tego prostego względu, że techniki zawsze możemy się nauczyć, a pomysłowości no już niekoniecznie. Trzeba, myślę, no mieć po prostu te dobre pomysły. No aczkolwiek, no nie ukrywam, no w branży przydaje się technika. Mimo, że to są koncepty, mimo, że to są szkice, to dobrze jest umieć ładnie je przedstawić zespołowi, żeby było czytelne i żeby było wiadomo, co przedstawiają i co ze sobą niosą. No tak, no zazwyczaj tak jest, że jednak liczy się ten pomysł i on jest tutaj wiodący, ale to narzędzie, jakim wykonamy później i jak przedstawimy ten pomysł, również ma na to wpływ, jak chociażby jest on odbierany w ostateczności. Także tak jak tutaj wspomniałaś, chyba faktycznie podpisuje się również pod tym, że ta pomysłowość i umiejętność wdrażania procesów projektowych jest tutaj istotniejsza niż to, w jakich narzędziach będziemy pracować. No ale bez narzędzi koniec końców chyba też nie da się po prostu pracować. Taki, myślę, można tutaj prosty wniosek z tego, o czym mówimy, wyciągnąć. Rozmawialiśmy o procesie, rozmawialiśmy o generowaniu pomysłów i mamy ten pomysł zaakceptowany przez zespół. Ja się zastanawiam, czy ty jako koncept artystka, tutaj podkreślam tą kompetencję, masz wpływ na to, jak w dalszym rozwoju ta gra wygląda. Czy już twoja rola kończy się z momentem zaakceptowania tych konceptów, czy być może na etapie, nie wiem, generowania światów również tutaj się uruchamiasz w pewien sposób i kolejne zmiany do gry proponujesz. Jak to wygląda? Mam wpływ, jak może to wynikać z faktu, że jesteśmy takim dość małym i skranym studiem, więc jakby nie boimy się rozmawiać ze sobą, nawet jeśli nasze, powiedzmy, kompetencje nie zawsze się pokrywają. Nie jestem w stanie powiedzieć, jak to wygląda w dużych studiach od gier AAA, ale w moim przypadku jak najbardziej. Jeśli mam jakieś uwagi, zawsze mogę dać znać zespołowi i vice versa.
To myślę, że to jest ważne, żeby właśnie też wymieniać się perspektywami. W projektowaniu bardzo ważne jest wymienianie się właśnie perspektywami i sposobem patrzenia na dane rzeczy, więc fajnie, że tutaj również się nam to pojawia. I teraz moje pytanie jest takie do ciebie, bo ja wiem, jak to wygląda w przypadku chociażby generowania znaku, gdzie musimy skupić się na tym, co tak właściwie jest najważniejsze dla nas w danym znaku, co chcemy przekazać, bo jak będziemy przekazywać zbyt wiele rzeczy, to one po prostu zaczną gdzieś wzajemnie się wykluczać. Czy również kreując jakąś postać, musisz się skupić na pewnych atrybutach, czy tutaj możesz bardzo wiele rzeczy naraz w pewien sposób włożyć do tej postaci? Jak to wygląda? Wygląda to moim zdaniem tak, że trzeba zachować pewien balans pomiędzy tym, żeby postać była ciekawa, ale żeby jednocześnie była czytelna. Mhm. A propos tego, pokazałabym ci kolejną z moich rzeczy. I tutaj przygotowałam dla ciebie taką trochę zagadkę. Chciałabym, żebyś spojrzał najpierw na sylwetkę osoby po lewej i spróbował mi ją opisać, kim ta osoba jest, czym się zajmuje, jaki ma charakter. Oj, staję przed wyzwaniem, drodzy Państwo, ale bardzo lubię wyzwania, więc spróbuję. Postać po lewej. To, co tu widzimy, to właściwie kontur tylko tej postaci. Ona jest cała czarna, więc ciężko powiedzieć, co tam konkretnie się w niej znajduje, ale chyba przez to, jak ten kontur właśnie wygląda, czy jak ta plama wygląda, to widzę tam postać, która jest ubrana w kaptur. Jak jest ubrana w kaptur, jest czarna, to myślę, że raczej jest postacią negatywną, bo właśnie to może być jakiś czarnoksiężnik na przykład. No ale chyba nic więcej na temat tej postaci nie powiem. Na pewno jest negatywna. Mhm. Ale tutaj lecę po kolorze chyba najbardziej. No tak. No i teraz analogicznie, co możesz powiedzieć o postaci po prawej? Znowu, czym się zajmuje? Jaki ma charakter? To było do przewidzenia. Tak. I tutaj podtrzymuję to, o czym mówiłem, czyli mamy tutaj postać negatywną w kapturze, z tym, że widzę tam jakieś klucze, więc tak sobie wyobrażam, że ten czarnoksiężnik mieszka w jakimś zamku, którego strzeże ptak, którego tutaj nasz czarnoksiężnik wypuszcza z rąk. I ten ptak umie czytać to, co ludzką mowę, czy jakby rozumie to, co się do niego mówi, i przez to może robić zwiady na przykład. Tak sobie to wyobrażam. Bardzo fajnie. No, generalnie o drugiej postaci mogłeś powiedzieć zdecydowanie więcej, tak mi się wydaje. I teraz chciałabym ci pokazać, że po wprowadzaniu konturów okazuje się, że obydwie postaci to jedna i ta sama osoba. Oj. Z tym, że no, sylwetka jednej z nich jest dużo bardziej czytelna niż tej drugiej. Obydwie te postaci, jak widać teraz z konturami, mają chyba się klucze, mają właśnie swojego jakiegoś ptasiego towarzysza. Ale z samej sylwetki tego nie możemy rozczytać. I gdybyście przyjrzeli się właśnie teraz tym mniejszym sylwetkom, to z daleka coraz ciężej widać te kontury. Nasz mózg bardziej zauważa właśnie kształty. I często właśnie w grach komputerowych postaci też są bardzo małe. I dlatego jest ważne, żeby ich sylwetki były bardzo czytelne, żeby nie przesadzać z detalem i żeby właśnie gracz wiedział po samych konturach, po samej sylwetce postaci, umiał odróżnić jedną postać od drugiej. O, no to tutaj nam wyszła bardzo, myślę, ważna rzecz, którą należałoby podkreślić, że tu oprócz tego, jak ta postać w detalu będzie wyglądać, istotne jest to też, jak będzie ona wyglądać z daleka. Tutaj widzę to, co ujawnia się przy okazji projektowania znaku. Ja tak się odnoszę do tego projektowania znaku, bo to jest mi bliskie, że właśnie znak musi pracować również na małych przestrzeniach. To tutaj widzę również to w przypadku projektowania postaci.
że również gdzieś ten element percepcji tego, chociażby jak my po kształcie, a kształt jest jednym z takich elementów, które myślę widzimy jako pierwsze, jakby dostrzegamy czy czytamy to z obrazu jako pierwsze, więc myślę, że to jest bardzo ważna wskazówka dla wszystkich, którzy tym koncept artem chcieliby się zajmować, że musimy myśleć postawą również tej postaci, żeby ona reprezentowała to, o czym mówimy. I myślę, że to jest ten moment, w którym moglibyśmy zobaczyć to, jak ty projektujesz i jak wyglądają te twoje koncepty, ilustracje może szerzej. To Agato, o jakim projekcie, o jakiej grze chciałabyś nam opowiedzieć? To tak, grą się już po części pochwaliłam. Chodzi o Rocket Jumpura. Rocket Jumpura można już pobrać zarówno jeśli macie Androida, albo zarówno jeśli macie iPhone'a, jakby zachęcam do ogrania. Ja osobiście jestem z tej gry strasznie dumna. Ciągle jest rozwijana, ciągle wchodzą nowe update'y. I może tak, o co w tej grze chodzi? W grze wcielamy się w kota z bazuką w kosmosie i kotem zwalczamy typowo kocich przeciwników, czyli myszy, ogórki, psy. I sama rozgrywka charakteryzuje się tym, że tak naprawdę składa się tylko z jednej mechaniki, wystrzału z bazuki. I tym wystrzałem zarówno zabijamy przeciwników, jak i poruszamy się kotem, którego po prostu odrzut z bazuki odrzuca gdzieś tam w kierunku odwrotnym. Gra ta ma elementy gry roguelike, więc jest to gra tego samego typu, co na przykład Binding of Isaac albo Crypt of the Necrodancer, jeśli kojarzycie takie tytuły. No i ten gatunek charakteryzuje się tym, że żadna rozgrywka nie jest taka sama. Za każdym razem natraficie na trochę inne poziomy, na trochę inne ulepszenia w sklepie i za każdym razem, kiedy zginiecie, musicie zacząć od nowa. Tak naprawdę zachowujecie tylko jakieś drobne ulepszenia, a tak naprawdę cała zabawa i cała rozgrywka zaczyna się od nowa, z tym, że każda rozgrywka jest całkiem inna. To brzmi jak wyzwanie. I to na pewno. Muszę Państwu powiedzieć, że miałem okazję grać w tę grę i faktycznie jest to chyba taka opcja, z którą można dobrze się bawić przez kilka godzin i zatracić się w tym świecie. Także polecam, jak mogę oczywiście, to polecam. I wspominaliśmy o tym, że mieliśmy okazję studiować razem i to jest ten moment, w którym chciałbym troszeczkę przyjąć taką perspektywę retrospektywną i porozmawiać o tych studiach, bo ja w swojej pracy bardzo wiele rzeczy widzę, które wykorzystuję, a były poruszane w ramach programu studiów. Ja się zastanawiam, czy no, mimo wszystko jesteś gdzieś daleko od tego, czym się zajmuję, bo bardziej właśnie idziesz w tę stronę, powiedziałbym, tak ilustracji, to zastanawiam się, czy odnajdujesz jakieś takie aspekty właśnie ze studiów, które pozwoliły ci teraz lepiej pracować. Na pewno. I na pewno są to te, o których już rozmawialiśmy, a propos pewnych takich podobieństw między moim projektowaniem postaci, chociażby moim projektowaniem logo. No i są to takie rzeczy jak właśnie postrzeganie chociażby projektowania jako narzędzie do rozwiązywania problemów, czy nauka o tym, żeby zaczynać powiedzmy od ogółu do szczegółu, czyli od low fidelity. Na pewno przydały mi się też takie typowe kierunki, przepraszam, zajęcia na studiach jak rysunek, jak kompozycja, jak fotografia, wszystkie te takie bardziej praktyczne zajęcia. No tak jak wspomniałem, ja na rysunku bardzo, bardzo ci zazdrościłem tego, jak sprawnie się posługujesz tym narzędziem i pamiętam również zajęcia z ilustracji, to chyba były zajęcia, gdzie mieliśmy za zadanie kreować postać i tam też była okazja do tego, żeby zobaczyć ciebie w akcji, także zawsze z takim opadem szczęki, że tak to nazwę, oglądałem to, co robisz, ale właśnie, no studia to jest taki czas, w którym mamy możliwość poszukiwania tego, czym chcemy się zajmować i to też jest taki element eksperymentowania i rozpoczynania pewnej drogi. Ale właśnie, jak już jesteśmy przy tym starcie tej drogi zawodowej, to pojawia się tu takie pytanie,
gdzie tak naprawdę w konceptarcie należałoby zacząć? To również pytanie, które pojawiło się na czacie, więc myślę, że jest tutaj bardzo istotne. Jak zacząć taką karierę? Przede wszystkim portfolio. No, na takich kierunkach artystycznych nie ma co się oszukiwać. Portfolio to jest najważniejsza rzecz. Fajnie, żeby portfolio przedstawiało różne takie umiejętności, które posiadacie. Czyli jeśli potraficie ilustrować, niech zawiera ilustracje. Jeśli potraficie tworzyć koncepty postaci, niech zawiera parę konceptów. Przy okazji właśnie projektowania postaci możecie właśnie zrobić to, o czym mówiłam, czyli narysować ją od przodu i od boku, żeby pokazać, że potraficie też, że wiecie mniej więcej, jak przebiega ten proces, że rzeczywiście potem ten koncept trafia chociażby do artysty 3D. To portfolio też warto wstawiać tylko swoje najlepsze prace. Lepiej wstawić mniej bardzo dobrych niż dużo o różnej jakości. O, to kolejne bardzo ważne tutaj aspekty poruszyłaś, bo właśnie o portfolio również pojawiło się pytanie na czacie. I tutaj ja jeszcze troszeczkę dopytam, bo to pytanie jest troszeczkę o czymś innym. Może masz jakąś podpowiedź tutaj. Czy lepiej dla pracodawcy, jeżeli w portfolio znajdują się prace stylizowane, tak zostały tutaj nazwane, czy lepiej mieć prace realistyczne? Ja jestem fanką prac stylizowanych i w moim portfolio znajdują się głównie takie. Znajduje się też parę rzeczywiście takich realistycznych. Wydaje mi się, że ponownie warto, żeby portfolio było urozmaicone, jeśli chodzi o, nie dość właśnie, że o umiejętności, to też o różne style. Jeśli czujecie się dobrze właśnie w jakimś stylu stylizowanym i chcielibyście się rozwijać w tym kierunku, to wydaje mi się, że warto się tego trzymać i robić to, co się lubi. No myślę, że tutaj ujawnia się to, o czym powiedziałaś, czyli jak dobrze się czujemy w tym stylu rysowania, danym stylu rysowania, to powinniśmy ten właśnie styl prezentować w naszym portfolio, bo wtedy chyba będzie po prostu lepsza jakość w tym portfolio, a jakość jest naprawdę ważna, jeżeli chodzi o szukanie pracy. Ale czy są może jakieś, czy znasz jakieś grupy, tutaj pojawia się takie pytanie, czy są może jakieś grupy, strony, gdzie można szukać ofert pracy związanych z branżą gier. I tutaj pozwolę sobie zadać kolejne takie podpytanie, czy ciężko jest zacząć pracę w branży gamingowej? To po kolei, gdzie można znaleźć pracę. Ja szukam jej w ten sposób, że orientowałam się, jakie studia wrocławskie zajmują się właśnie robieniem gier 2D, robieniem gier, szukałam też właśnie gier mobilnych. To mi się wydaje, że to jest taki dobry punkt rozpoczęcia. Szukałam ofert także na stronie skillshot.pl, która właśnie zbiera różne oferty związane z branżą ogólnie game devu. Na Facebooku wiem, że też można znaleźć grupki. Teraz nie chcę skłamać. Kojarzę, że jest na pewno stronka mniej więcej z nazwą Game Dev Polska, ale nie jestem teraz przekonana. Jasne. No to... Myślę, że tutaj najbardziej pomaga najlepsze rozwiązanie, czyli wujek Google. Będzie tam dużo, dużo tych informacji, o których tutaj mówimy. Twoje drugie pytanie było, czy ciężko znaleźć taką pracę, tak? Na pewno zależy to od szczęścia. Ja wysyłałam sporo CV-ek. Wysyłałam je niezależnie od tego, czy były oferty, czy nie. Warto nawet wysłać, jeśli nie widzicie ogłoszenia. Bo Anusz kiedyś, jutro, za tydzień, za miesiąc zwolni im się stanowisko i wtedy w pierwszej kolejności co sprawdzą, to swoją skrzynkę odbiorczą, zanim napiszą ogłoszenie. Więc warto po prostu rozsyłać. Ja rozsyłałam w tym czasie, też pracowałam na przykład w kawiarni i po prostu pewnego dnia wysłałam właśnie CV do Mousetrap Games. Okazało się, że podobają im się moje rzeczy i tak trafiłam do game devu. No, bardzo często w naszym życiu są jakieś przypadki, jakieś zbiegi okoliczności, więc warto próbować i warto dawać szansę również samemu sobie, bo tutaj bardzo ważną kwestię poruszyłaś, że trzeba próbować i w pewien sposób się dobijać, bo właśnie jak nie tym razem, to może następnym okaże się, że kogoś w zespole brakuje i są bardzo często takie bazy, w których właśnie pracodawcy trzymają nasze adresy e-mail i w
przy okazji zapotrzebowania się do nas odzywają, więc warto próbować, tylko podkreślając nadal to, że musimy dbać o jakość tego naszego portfolio i tego, co w nim mamy. Ale teraz zmienimy troszeczkę temat, mam wrażenie, bo pojawiło się bardzo, bardzo ciekawe pytanie, którego nie poruszyłem. To, czy koncept artysta pracuje w grupie, czy jednak jest to taka praca niezależna? W moim przypadku zazwyczaj wyglądało to tak, że pracowałam sama, ewentualnie z jeszcze jedną osobą. Bo u nas po prostu zazwyczaj tak to wyglądało, że takich głównych 2D artystów było dwóch, plus nad nami był lead. No i wyglądało to tak, że jednak jedna osoba się głównie na tym skupiała. Czasami było tak, że jednocześnie w dwie osoby robiłyśmy każda swoje koncepty. Potem przedstawiałyśmy to właśnie teamowi i razem wybieraliśmy, na który koncept się decydujemy. Więc każdy jakby robił po swojemu, ale jednocześnie mieliśmy dwa różne projekty pod koniec dnia. Właśnie tak sobie to wyobrażałem, że no nie wyobrażam sobie pracy nad jednym konceptem w dwie osoby, nie wiem, trzymając wspólnie piórko od tableta, tak. ale właśnie to, że gdzieś generujemy te pomysły oddzielnie, ale później je ze sobą konfrontujemy. I myślę, że to chyba tak najwięcej takich ciekawych konceptów pozwoli przynieść, ale wspomniałaś o tym, że każdy pracuje na swoim, w swoim stylu, to tutaj pojawia się takie ode mnie pytanie, czy można mieć w koncept arcie swój własny styl rysowania, bo wiem, że w ilustracji ten styl jest bardzo cenny nawet, bo kupuje się ilustracje dla stylu, to czy w koncept arcie ten styl na przykład nie przeszkadza, bo gra powinna być zupełnie innym? Jak to wygląda? Do pewnego stopnia wydaje mi się, że nie przeszkadza. Przeglądałam na przykład niedawno artbooka z gry Horizon Zero Dawn, dlatego że tam koncepty głównej postaci robiła jedna z moich ulubionych artystek, Loish. I Loish właśnie tak jak mówi, jest jedną z tych osób, co ma taki charakterystyczny rzeczywiście swój styl, dzięki któremu ludzie kupują jej pracę. I ona ten koncept wykonała właśnie w tym swoim stylu, ale nie przełożyło to się na końcowy jakby rezultat. Nie przełożyło to się na ostatni model 3D głównej postaci. Okej, czyli jest to w pewien sposób odrębne. Możemy wykorzystywać ten nasz styl, no bo domyślam się, że wtedy najłatwiej jest nam pracować. Nie musimy się zastanawiać, czy ta kreska, którą stawiamy, jest odpowiednia, tylko właśnie generujemy te pomysły, skupiamy się na tych pomysłach, żeby możliwie różne idee tej postaci wygenerować, a dopiero później zastanawiamy się nad stylem. I jak rozumiem, ty jako artystka 2D również musisz później się do pewnego stylu gry dostosować i zmieniać swoją kreskę. Ale ja o tyle mam łatwiej, że jestem odpowiedzialna i za koncepty, i za ilustrację, więc... Tak, to chyba bardzo duży komfort. Ale jak tak. Już jesteśmy o stylu, to pojawiło się kolejne pytanie. Tutaj pan Filip pytał to, czy jeżeli pracujemy nad grą, która jest... w stylu pixel art, to koncepty również jakby generujemy w ten sposób za pomocą pikseli, czy właśnie gdzieś tam swoim narzędziem, a dopiero później zamieniamy to na te piksele? Nie pracowałam nigdy przy grze, która była tytułem pixel artowym, ale odnosząc się do tego, co niedawno powiedziałam, to tak wydaje mi się, że koncept nie musi być zrobiony w technice pixel artu, bo po pierwsze zajęłoby to bardzo, bardzo dużo czasu dłubiąc wszystkimi tymi pikselkami, więc jak najbardziej koncepty wydaje mi się mogą być stworzone jakąś całkiem odrębną techniką. No myślę, że to faktycznie wynika z tego, o czym rozmawialiśmy, czyli pewnego takiego procesu projektowego, ale też zmian kompetencji w ramach zespołu. Tutaj pojawia się bardzo dużo pytań, jeżeli chodzi o rozpoczęcie drogi jako koncept artysta, bo właśnie mamy osobę, która gdzieś zaczyna ilustrować, zaczyna pracę, na przykład kupiła tablet graficzny i zaczyna pracę z tym tabletem, uczy się rysować. To jak może wyglądać taka droga? Może na swoim przykładzie opowiedz, jak wyglądała twoja droga do bycia koncept artystką, no szerzej artystką 2D? To tak, ja rysuję od kiedy w sumie pamiętam, od dzieciństwa. Zawsze lubiłam rysować.
zawsze mama mnie do tego popychała. Mama też kiedyś była artystką, więc zawsze była jakąś tam moim źródłem inspiracji. No i właśnie zaszczepiłabym mnie ta miłość do rysunku. Pamiętam, że na 15 urodziny dostałam pierwszy tablet od taty pod choinkę. No i wtedy zaczęła się przygoda właśnie z digitalem. I rysowałam takie rzeczy, które sprawiały mi jakąś radość. Czy to jakieś fanarty, czy właśnie od zawsze lubiłam wymyślać jakieś swoje postaci. Jednocześnie też no, zmuszałam się do tych ślipowania podstaw, bez których no, niestety nie da rady. Trzeba męczyć martwą naturę, trzeba męczyć bryły. Potem właśnie po liceum rozglądałam się za jakimiś studiami ciekawymi. No i natrafiłam właśnie na program, studiów na SWPS-ie na grafikę. No i po 3 latach właśnie już miałam takie dość solidne portfolio. Połowę moich prac właśnie, jakby część moich prac utworzyłam w trakcie trwania studiów, ale część po prostu tworzyłam tak sama dla siebie w domu, w wolnym czasie. No i kiedy miałam dobre portfolio, to tak na 3 roku studiów zaczęłam właśnie już, tak jak wcześniej wspominałam, szukać pracy na Skillshocie, szukać pracy w branży gier, rozsyłać te portfolio. Wcześniej robiłam też jakieś małe zleconka, jeśli jakieś się znalazły, na początku dla znajomych. Potem z poleceń już jakimś znajomych. Tak, to co tutaj poruszyłaś, to to, co jest myślę kluczowe przy okazji studiowania, że to jest też czas, kiedy oczywiście rozwijamy swoje kompetencje, ale też budujemy portfolio i o tym bardzo często się zapomina, żeby wykorzystywać również te projekty, które realizujemy w ramach programu studiów, właśnie w tym celu, żeby to portfolio zbudować. Bo nawet z takiego, myślę, niezwiązanego z koncept artem, ilustracją projektu da się jakąś ilustrację stworzyć. My mamy taki przykład, oboje chociażby pracowaliśmy nad produktem, który ostatecznie został wzbogacony przez ilustrację, więc wszędzie się da, tylko wystarczy chcieć. I warto wykorzystywać takie momenty. I tutaj kolejny aspekt, to chyba również istotny aspekt, to tego, że podczas studiów już warto tej pracy poszukiwać i gdzieś z tym rynkiem się zapoznawać. Chociażby w jakiejś formie wolontariatu czy stażu, zawsze to jest jakaś ciekawa opcja. Drodzy Państwo, zbliżamy się do końca, ale zanim to zrobimy, mam jeszcze dla Agaty kilka pytań takich, powiedziałbym, na zakończenie. Czy Agato, masz jakiegoś koncept artysta albo jakiś projekt koncept artowy, który jest Twoim ulubionym? Nie mam jakby odrębnego projektu, który jest moim ulubionym. Tak naprawdę, jeśli macie ulubioną grę, ulubiony film, to są już Wasze jakieś, powiedzmy, ulubione projekty koncept artowe. Z gier ja osobiście na przykład bardzo się inspiruję i lubię najnowszą Zeldę, bardzo lubię grę Hollow Knight i po prostu jeśli jakiś tytuł mi się podoba, często próbuję zdobyć artbook z nim związany i jakby staram się dowiedzieć, jak ten proces przebiegał, od koncept artu aż po finalny produkt. Zawsze to jest fajna okazja do tego, żeby też podglądać to, jak ktoś inny pracuje, bo te procesy projektowe są różne i charakterystyczne dla każdego z projektantów, więc jest to zawsze fajna okazja. I tak, ja bym tutaj jeszcze zerknął na pytanie z czatu. Już sobie tutaj ta lista pytań jest bardzo duża. Ja już wiem w tym momencie, że niestety nie odpowiemy na wszystkie pytania, ale jeszcze mamy chwilę, więc spróbujemy to zrobić. Właśnie, tutaj pojawia się pytanie troszeczkę odnoszące się do tego tytułu naszego dzisiejszego spotkania, czyli koncept art i tworzenie świata gry. Tutaj powstaje takie pytanie, czy koncept artysta sam tworzy świat gry, czy raczej pokazuje to jedynie w formie szkicu lub ilustracji, a jest to jedynie pewien sposób wizualizacji tego, co powstało wcześniej, na przykład z rąk narrative designera, albo my tutaj rozmawialiśmy o game designerze. Gry to jest na tyle skomplikowane, to są na tyle skomplikowane projekty, że tak naprawdę nic nie wychodzi jednej osoby, tylko jest to rezultat pracy po prostu mnóstwa ludzi od różnych, o różnych jakby zainteresowanych, o różnych umiejętnościach.
i tak naprawdę na przybudowaniu świata gry współpracuję z game designerami, współpracuję z programistami, współpracuję z sound designerami, czy ludźmi od właśnie, jak rozmawialiśmy, interfejsu. Wszystkie te rzeczy się przeplatają. Koncept artysta na pewno ma dużą rolę w budowaniu tego świata, zwłaszcza w tym aspekcie wizualnym, no ale bez reszty zespołu sam sobie nie poradzi. No tak, w projektowaniu generalnie zespół to bardzo ważny taki zasób, z którego warto korzystać, bo no właśnie jest tutaj pewien taki podział kompetencyjny, o którym mówiliśmy wcześniej. Ale tutaj pojawiło się również pytanie troszeczkę a propos tego, o czym teraz mówimy, to czy koncept artysta pracuje chociażby z artystą 3D, czy animatorem? I właśnie, czy jak już oddasz pewien koncept, to są jakieś konsultacje tego artysty 3D czy animatora z tobą? Czy idziemy w dobrym kierunku? Czy to jest pewna kreska i artysta następnie zajmuje się tym w pewien sposób dla siebie charakterystyczny? W zespole jak najbardziej. Konsultujemy ze sobą cały czas różne rzeczy, nawet jeśli no tak podręcznikowo, nawet jeśli nie musimy, to lubimy się po prostu dzielić rzeczami, lubimy posłuchać opinie innych znajomych. Więc tak, przykładowo jeśli przekażę coś artyście 3D, to często dostaję feedback zwrotny, co na przykład myślę o tym modelu, czy wszystko jest okej. I przeplatamy się swoimi opiniami. Okej, okay, czyli tutaj wychodzi i podkreśla się to, że artysta konceptartowy ma tutaj bardzo duży wpływ, mimo że zostało to przekazane dalej. Ale myślę, że fajnym pytaniem byłoby również pytanie o jakieś kursy, bo ja się zastanawiam, czy są jakieś kursy konceptartowe, gdzie można byłoby takiego ewentualnie kursu szukać? Ja byłam na jednym takim kursie. Z tego co pamiętam, on nie dotyczył ściśle koncept artu, ale tworzenia właśnie świata gry. To jest zresztą bardzo zbliżone ze sobą. Mam nawet ze sobą przygotowane plansze, rzeczy, które zrobiłam na tym kursie. Kurs się nazywał Fenomenarium. To jest taki właśnie wrocławski cykl kursów. Zapraszają właśnie różne osoby z branży, które opowiadają właśnie o swoim doświadczeniu. I nie zawsze to dotyczy koncept artu, tylko ogólnie pojętej właśnie sztuki. I teraz o co chodzi w tej planszy, którą teraz widzicie. Na tym kursie dostaliśmy takie zadanie. Dostaliśmy 3 kości. Rzucaliśmy kością, wypadały nam 3 różne numerki. Do każdego numerka było przypisane jakieś hasło, słowo klucz. I wypadły właśnie te 3, czyli elita, nad wodą i prehistoria. I z tych 3 miałam za zadanie zbudować jakiś świat, na który miała się składać jedna postać, miejsce, w którym ta postać przebywa oraz przedmiot, który do tej postaci należy. I to, na co ja wpadłam, co złączyło te 3 słowa, to postać takiej właśnie prehistorycznej szamanki, których właśnie ta społeczność tych szamanek zajmuje miejsce, zajmuje się rozbite, jest nad takim wielkim jeziorem pełnym takich świecących w ciemności meduz. I te szamanki uważają te meduzy za święte stworzenia i wokół nich zbudowany jest cały ten ich kult. Tutaj widzicie teraz sylwetki tej szamanki, którą starałam się stworzyć. Zanim zaczęłam to rysować, spisałam najpierw historię tego świata. Po prostu wymyślałam jakieś nawet małe detale, które dodawały temu światu życia. To, co też zrobiłam, to zebrałam sobie właśnie referencje i wtedy przystąpiłam do rysowania właśnie tych takich sylwetek. No jak widzicie, jest tutaj całkiem sporo różnych konceptów. Chciałam, żeby ta sylwetka też jednocześnie jakoś komunikowała charakter tej mojej postaci. Chciałam, żeby to była taka młoda dziewczyna, która dopiero ma zostać tą szamanką i przez to jest taka bardzo zestresowana. Wszystko jej wypada z rąk, potyka się. No i w końcu zdecydowałam się na tą sylwetkę. Na taką mniej taką niezdarę, a bardziej taką zestresowaną i nieśmiałą. I na bazie tej sylwetki rozbudowywałam coraz bardziej tą postać. Moim rezultatem były takie 3 rzeczy, czyli postać, przedmiot i miejsce. I jak możecie zauważyć, wszystkie te 3 elementy mają właśnie wspólne rzeczy, które je łączą. Chociażby te niebieskie znaki, czy na przykład materiały. W każdej znajdziemy
jakiś kawałek skóry, jakiś kawałek kamienia, jakiś motyw meduzy. Chodziło właśnie o to, żeby te trzy przedmioty łączył jakiś wspólny motyw. I mój finalny koncept szamanki wyglądał w ten sposób. Jak widzicie, nie jest to jakaś całkiem doszlifowana ilustracja, tylko jest to taki koncept, który ma przekazywać jakiś pomysł. Załączyłam też takie zdjęcia moich inspiracji. To też jest wykorzystywane często w koncept arcie, żeby przedstawić zespołowi bardziej, o co nam chodziło. I przykładowo, szamanka ma wokół szyi futro. Nie musiałam go renderować jakoś niesamowicie dokładnie, żeby wyglądało jak najprawdziwsze futro, tylko wystarczy, że załączę obok zdjęcie tego futra i na przykład zaznaczę, że tutaj w tym miejscu ta postać ma futro. Tutaj na przykład mam też zdjęcie jakichś skorupiaków, które przyczepiły jej się do koturnu. I chodziło generalnie o to, żeby rysunek był prosty, ale przekazywał jak najwięcej informacji. Załączyłam te zdjęcia właśnie tego, jak meduzy wyglądają, kiedy świecą w ciemności, i końcowym rezultatem był taki koncept. O, myślę, że to bardzo, bardzo fajnie podsumowuje to, o czym dzisiaj mówiliśmy, o tym procesie, i mieliśmy okazję zobaczyć to w pewien sposób taki wizualny, jak ten proces przebiega. Bardzo się z tego cieszę, bo musimy, drodzy Państwo, kończyć już nasz czas, powiedzmy to tak, antenowy, już dobiega końca. Bardzo mi przykro, że nie odpowiedzieliśmy na wszystkie pytania. Bardzo mimo wszystko dziękujemy za Państwa aktywność na tym czacie. Mam nadzieję, że znajdą Państwo odpowiedzi na te pytania. Można, mam nadzieję, przynajmniej Agato, tak za Ciebie powiem, to pytanie zadać w komentarzu pod tym filmem i może Agata postanowi na nie odpowiedzieć. Zobaczymy. Bardzo Ci, Agato, dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Ja jeszcze raz dziękuję Państwu za obecność, za aktywność. Mam nadzieję, do zobaczenia już niedługo. Dobrego wieczoru. Również życzę i dziękuję.